Proszę Państwa, godzina już 17 minęła. Jesteśmy w sali parafialnej, ona nie jest taka duża. W imieniu księdza proboszcza, który jest tył, ale ma różne tutaj obowiązki jako pasterz tej parafii, pragnę Państwa przywitać. Cieszę się, że tyle osób tutaj przybyło, by posłuchać Pana Stanisława, którego możemy słuchać poprzez różnorodne media. Kardynał Stefan Wyszyński powiedział, że zaraz po Bogu i Matce Najświętszej najbardziej kocha swoją ojczyznę Polskę. I myślę, że też nas ta miłość do ojczyzny tutaj gromadzi. Sprawy radosne, a jeszcze bardziej leżą nam na sercu te, które są bolesne. Ufamy, że Pan Stanisław rozjaśni nam te różne wątpliwości, czy te oczekiwania, które tutaj, z którymi przyszliśmy. I proponuję, byśmy się pomodlili tutaj, prosząc Matkę Najświętszą, czyli Sobota, zawierzając jej całą ojczyznę, jak to dokonał tego zawierzenia salezjanin August Klomp. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nam zawsze wymawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Janie Bosko, módl się za nami. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę Państwa, mam na imię Leszek i mam przyjemność być organizatorem tego spotkania. To tylko tak ku woli jasności w imieniu swoim. No i myślę, że Państwa też trzeba podziękować ojcu Bolesławowi za gościnę. Ojcze Bolesławie, dziękujemy. Tam z tyłu. No i oczywiście za możliwość udostępnienia sali, wiadomo. Proszę Państwa, jeszcze tam dwie, trzy sprawy techniczne. Spotkanie będzie podzielone na dwie części. Jesteśmy gośćmi, także też prośba, aby się troszeczkę zdyscyplinować i trzymać się tych ram. Pierwsza część spotkania, godzina wykładu Pana Stanisława. Następnie godzina, ale naprawdę proszę, godzina na zadawanie pytań. Domyślam się, że jak jest tyle osób, to później jeszcze będzie kwestia i podpisywania książek i tak dalej. Tak żebyśmy się w tych dwóch godzinach po prostu zmieścili. Temat też jest dosyć oryginalny, no szapa zgoje, to już tutaj oddam Panu Stanisławowi, ale wszyscy wiemy, co się za tym kryje. Po spotkaniu będzie krótka możliwość podpisywania też książek. Tam czy prawdzie niewiele zostało. Zapraszam, ta sprawa, o której tam dżentelmeni nikomu nie rozmawiają, to nie jest też tak, że tam Państwo muszą czy powinni za cokolwiek płacić, to nie jest tak, ale w kwestii kosztów organizacyjnych, jakby byli Państwo uprzejmi przy wyjściu na koniec, tam ja stanę czy kolega z puszką i tam dobrowolny datek, który pozwoli też organizować dalsze spotkania, za co już z góry dziękuję. No i zapraszając na ucztę duchową, Panie Stanisławie, witamy do Wrocławia. Dziękuję bardzo, ja się dołączam, ale nie, muszę tutaj, tak.
Ja się oczywiście dołączam do tych podziękowań księdzu proboszczowi, panu Leszkowi za to, że mnie tutaj wciągnął. No i... Już działa, tak? Już działa, no to dobrze. Państwu dziękuję za obecność, no i przechodzimy do rzeczy. Pan Leszek optymistycznie założył, że wszyscy wiedzą, co znaczy określenie Szabes Goje. Myślę, że aż tak to nie jest, niektórzy nie wiedzą, więc tym, którzy wiedzą, to już nie muszę niczego wyjaśniać, natomiast tym, którzy nie wiedzą, wyjaśniam, że to jest termin historyczny. Żydzi ortodoksyjni, którzy bardzo przestrzegali szabatu, przepisów szabatowych, nie mogli w sobotę wykonywać żadnej pracy. No, ale niektóre prace były niezbędne. Na przykład trzeba było rozwalić pod kuchnią, żeby coś tam ugotować. No, ale oni nie mogli, w związku z tym wynajmowali takich nie Żydów, czyli mówiąc krótko gojów. No i oni im te prace wykonywali, takie usługi, czasami płatne, czasami bezpłatne. I ci właśnie gojowie byli nazywani Szabes Gojami. Nie Szabas, tylko Szabes Gojami. I ja się tym słowem posłużyłem w tytule mojej książki Naziści i Szabes Goje. Proszę Państwa, rzeczywiście, i to do dzisiejszego dnia się zachowało, kiedy byłem w Nowym Jorku, mieszkałem na Brooklynie u takich moich znajomych, którzy zajmowali mieszkanie w kamienicy, no w większości zamieszkali przez Żydów. I którejś soboty wchodzimy tam do domu, a tam przed bramą stoi taki tłumek. Okazało się, że czekają, aż ktoś będzie szedł i drzwi otworzy, bo oni sami nie mogli. Więc szczęśliwie nadeszliśmy, otworzyliśmy drzwi, ale na tym nie koniec, bo wśród tych oczekujących była taka matka z dzieckiem na wózku. No i tam trzeba było pokonać kilka schodów, żeby wejść trochę wyżej na taki podest, gdzie już były windy. I ona sama tego wózka nie mogła wnieść na te schody i nikt jej nie pomógł, z wyjątkiem mnie. Ten mój przyjaciel, który asystował przy tej ceremonii, mówi: szkoda, że tu nie ma reportera Gazety Wyborczej. Dopiero miał dysonans poznawczy potężny. Proszę Państwa, no to mówiłem, że to jest termin historyczny. Ale na naszych oczach ta historia zaczyna zmartwychwstawać i być może zmartwychwstanie nawet w sensie dosłownym, że pojawią się u nas Szabes Goje, którzy będą tam wykonywać różne przysługi, bądź to za darmo, bądź to za wynagrodzeniem, ale jeśli nawet, to za niewielkim. Dlaczego taka możliwość zaistniała? Żeby lepiej to zrozumieć, to przedstawię Państwu taki 30-letni plan obrabowania Polski. On się teraz już finalizuje, on się teraz już zbliża do końca, no ale żebyśmy prześledzili całą tą, to lepiej zrozumiemy, o co chodzi. Otóż kiedy tylko nastąpiła, czy zaczęła się transformacja ustrojowa w 1990 roku, w Stanach Zjednoczonych, w kołach żydowskich w Stanach Zjednoczonych pojawiło się takie dziwaczne oskarżenie pod adresem nie jakichś pojedynczych Polaków, nie jakichś polskich środowisk, tylko pod adresem narodu polskiego, że w okresie wobec Holokaustu zachował się biernie. Takie oskarżenie było dziwaczne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to nieprawda. A po drugie dlatego, że ci oskarżający nie precyzowali, co właściwie naród polski powinien zrobić poza tym, co zrobił, żeby nie zasłużyć na taką lekceważącą recenzję. Naród polski tak całkiem biernie się, bowiem w czasie II wojny światowej nie zachowywał. Przypomnę, że
Polska stanęła właściwie do samotnej walki z Niemcami, co przypomniał w 1945 roku naczelny wódz Wojska Polskiego generał Sosnkowski, że napisał tak w rozkazie dla żołnierzy: żołnierze, mija już 5 lat, kiedy Polska, wysłuchawszy zachęty rządu brytyjskiego, stanęła do samotnej walki z Niemcami. No i w rezultacie tej samotnej walki armia polska została rozgromiona i naród polski został wydany na pastwę dwóch okrutnych wrogów, bo mieliśmy najazd z dwóch stron. No i ci okrutni wrogowie natychmiast przystąpili do eksterminowania warstwy przywódczej narodu polskiego. Wiadomo dzisiaj, że Gestapo i NKWD urządzały takie narady, żeby to koordynować po obydwu stronach kordonu. I ostatnia taka narada odbyła się, o której wiem, odbyła się w lutym 1940 roku w Zakopanem. Tam byli przedstawiciele NKWD i przedstawiciele Gestapo i to chodziło o to, żeby tę akcję eksterminacyjną koordynować. Mimo to naród polski wytworzył już od samego początku ośrodki oporu, niekiedy nawet zbrojnego. Później ten opór był zbrojny, ale początkowo nie. Z tym, że było to niesymetryczne, bo o ile na terenie okupacji niemieckiej te ośrodki oporu powstały bardzo szybko, to na terenie okupacji sowieckiej nie. Państwo tutaj być może, że macie związki z Kresami Wschodnimi, czy bezpośrednie, czy pośrednie, już w drugim pokoleniu albo trzecim. Warto zatem to wyjaśnić, tym bardziej warto ten brak symetrii wyjaśnić. Czyżby na Kresach Wschodnich mieszkali gorsi Polacy? No nie. Wydaje mi się, że złożyły się na ten brak symetrii dwie przyczyny. Pierwszą przyczyną był Winston Churchill. Kiedy Winston Churchill został premierem rządu brytyjskiego, no to nie od razu został, ale już w trakcie wojny, polecił szefowi swoich tajnych służb podpalić Europę. Ale nie całą Europę, tylko tę część Europy, która pozostawała pod wpływem czy w zasięgu Rzeszy Niemieckiej. Tej części Europy, która pozostawała w zasięgu Związku Sowieckiego, nie kazał podpalać, nie chciał Józefowi Stalinowi świecić w oczy jakimiś pożarami. No i to była jedna przyczyna. A druga przyczyna leżała po stronie niemieckiej. Otóż o ile na terenie okupacji niemieckiej ludność żydowska została stosunkowo wcześnie izolowana od ludności polskiej, to na Kresach Wschodnich tak nie było. Ludność żydowska nie tylko nie została izolowana od ludności polskiej, przeciwnie, w ogromnym procencie, w zdecydowanej większości nawet można powiedzieć, przeszła na stronę wroga, który ją, ku uciesze tej ludności, skwapliwie wykorzystywał do zadań wywiadowczych i takiej w charakterze policji pomocniczej. I ponieważ ci ludzie byli wrośnięci w tamte środowiska od setek lat, w związku z tym środowiska polskie nie miały tutaj żadnego sposobu, żadnych tajemnic nie miały. Wobec tego tworzenie ośrodków oporu, zwłaszcza oporu zbrojnego, było w tej sytuacji bardzo utrudnione, zwłaszcza, że Sowieci już w lutym 1940 roku przystąpili do masowych wywózek Polaków z Kresów Wschodnich w głąb Rosji. I takim pośrednim potwierdzeniem tego przypuszczenia jest okoliczność, że po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku, kiedy front niemiecki przesunął się na wschód, Niemcy natychmiast izolowali ludność żydowską od ludności polskiej. W związku z tym ona już nie mogła być używana do celów wywiadowczych, do celów penetracji środowiska polskiego. I w środowiskach polskich powstały
potężne ośrodki oporu, również zbrojnego, nawet większe niż tam w Polsce centralnej. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że naród polski nie zachował się biernie. Wcale nie zachował się biernie, zachował się aktywnie. Na tyle, na ile w tych warunkach mógł się zachowywać aktywnie, bo tym oskarżycielom, gdybyśmy byli złośliwi, no nie jesteśmy złośliwi, ale gdybyśmy byli złośliwi, to moglibyśmy im odpowiedzieć, że Żydzi nie zrobili niczego, nie kiwnęli palcem, żeby uratować od śmierci 3,5 miliona Polaków. No przecież tyle zginęło w czasie wojny. Nie słychać o żadnym takim przypadku, żeby Żydzi bohatersko własną piersią bronili Polaków przed zagrożeniem ze strony niemieckiej. Nikt po naszej stronie takiego zarzutu nie wysuwa, bo on jest absurdalny, a druga strona się nie krępuje. Druga strona się nie krępuje i takie zarzuty pod adresem narodu polskiego wysuwa. Dlaczego? Przez pewien czas nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Ale rzecz się wyjaśniła w 1994 roku. Otóż 8 wpływowych polityków amerykańskich z obydwu partii, co podkreślam, z obydwu partii, wystosowało list do ówczesnego sekretarza stanu Warrena Christophera, żeby Departament Stanu ostrzegł rządy państw środkowej Europy, że jeżeli nie zadośćuczynią majątkowym roszczeniom żydowskim, to stosunki Stanów Zjednoczonych z tymi państwami się pogorszą. Ponieważ w 1994 roku wszystkie państwa środkowej Europy na czele listy swoich priorytetów politycznych umieściły intencje przystąpienia do NATO, którego Stany Zjednoczone są politycznym kierownikiem, no to zapowiedź pogorszenia stosunków oznaczała, że to tam szlaban do NATO, w ogóle nie ma o czym mówić. No i taki list, o ile mi wiadomo, nie został wysłany, ale nastąpił przeciek, myślę, że sterowany, tego listu 8 sygnatariuszy do amerykańskiej prasy. No i rząd polski aluzję zrozumiał i skierował do Sejmu projekt ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. Ta ustawa była podobna do innych ustaw, którymi władza publiczna, rząd regulował stosunki ze związkami wyznaniowymi, ale różniła się od tamtych innych w sposób istotny, bo o ile w pierwszej części była taka sama jak i tamte, to w drugiej części zawierała przepisy o transferze majątkowym w nieruchomościach, dosyć dużym, dla 9 istniejących gmin żydowskich w Polsce i Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego w Nowym Jorku. Ja byłem chyba jedynym człowiekiem publicznie tam występującym, który się tej ustawie sprzeciwiał. Nie dlatego, że był przeciwnikiem zwrotu własności tam, gdzie to się należy, tylko dlatego, że ta ustawa była oparta na fałszywych przesłankach, w dodatku takich, które stwarzały dla Polski bardzo duże niebezpieczeństwo na przyszłość. Otóż nie chcę Państwa zanudzać szczegółami uzasadnienia tego, że to były fałszywe przesłanki. Powiem tylko tak, że ta ustawa dotyczyła gmin, a więc osób prawnych, a osoby prawne nie dziedziczą po sobie tak jak osoby fizyczne. W związku z tym użycie w tej ustawie terminu zwrotu mienia było wysoce niewłaściwe i właśnie stwarzało ryzyko takie na przyszłość dla Polski. No i przy pewnej okazji była taka audycja radiowa na żywo w pierwszym programie Polskiego Radia, gdzie był tam taki poseł z Unii Wolności, poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan redaktor Mądrzejewski i ja. Audycja była na żywo i temu posłowi SLD się wyrwało tak na studio, że z Żydami jeszcze nikt nie wygrał. Więc ja mówię, panie pośle, to tak mi pan mów,
to widzę, że nie dlatego panowie chcecie im to wszystko przekazać, że o im się należy, tylko że się boicie. Ale mówię, to nie bójmy się tak, może bądźmy nie jerozolimską, tylko polską szlachtą. No i tam jakoś on taki był zmartwiony, że to tam mu uszu natrął, jak wróci tam do tej partii całej. No, ale jakoś audycja dobiegła końca i ja po tym, co on mówił, to się zorientowałem, że on nie zna tła prawnego całej sprawy, więc zaprosiłem go na kawę i tam mu to tło prawne zacząłem objaśniać. On po paru minutach zaskoczył, mówi, o to jak tak, to ja to będę inaczej referował na komisji, bo okazało się, że on jest posłem sprawozdawcą tej ustawy. No więc ja mówię, panie pośle, odstąpcie panowie od tego określenia zwrot, bo to po pierwsze jest niesłuszne, a po drugie precedens bardzo niebezpieczny. A on mi na to powiada tak, proszę pana, ja jestem posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a ponieważ prezydent Kwaśniewski podczas swojego pobytu w Nowym Jorku swoim zwyczajem coś tym Żydom naobiecywał, to nie wypada, żebym ja jako poseł SLD tu dezawuował swojego prezydenta. To ja mówię, rzeczywiście panu nie wypada, ale skoro tutaj pan tego nie może, nie będzie mógł przeforsować tego zwrotu, to może inny zapis, trochę zmodyfikujmy inny zapis tej ustawy. Chodziło o taki artykuł, że temu zwrotowi nieszczęsnemu podlegają nieruchomości, które w przeszłości służyły celom wyznaniowym, edukacyjnym, nawet higienicznym, chodziło o te łaźnie rytualne. Ja mówię, może zmodyfikować tak ten przepis, że zwrotowi, jak już musi być, to trudno, podlegają nieruchomości, na których stoją budynki służące w przeszłości tym wszystkim celom. I on mówi, to można, no to wyłączyliśmy w ten sposób nieruchomości niezabudowane. Zaoszczędziliśmy dla Polski około 3 miliardów dolarów, więc kawa mnie kosztowała bardzo niewiele, a tutaj tak to było. No i ta ustawa w tym zmienionym właśnie w jednym zapisie weszła w życie w 97 roku. Zanim jeszcze weszła w życie, okazało się, że nie wolno ulegać szantażystom. Dlatego, że na kwietniu 96 roku na mitingu w Buenos Aires ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów, Israel Singer, powiedział, no to dobrze, to ta ustawa ok, w porządku, ale przecież jest jeszcze mienie pozostałe po osobach prywatnych. I jeżeli Polska nie zadośćuczyni tym roszczeniom, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. No, była to groźba pod adresem Polski, właśnie nie tyle pod adresem Polski, co pod adresem narodu polskiego, bo tu w grę wchodziła nasza reputacja. To upokarzanie dotyczyło narodu polskiego w takim znaczeniu, że narodowi polskiemu trzeba przyprawić odrażający wizerunek narodu morderców. No i może by to nie miało takich konsekwencji, gdyby nie zmiana na stanowisku kanclerza Republiki Federalnej Niemiec. W 1998 roku kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec został polityk socjaldemokratyczny Gerhard Schröder. I Gerhard Schröder w jednym ze swoich przemówień powiedział między innymi, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. To oznaczało, że Niemcy już nie będą przyjmować żadnych suplik odszkodowawczych. I ta deklaracja niemieckiego kanclerza stwarzała zupełnie nową sytuację dla strony żydowskiej, bo dotychczas strona żydowska eksploatowała ten Holokaust materialnie. No tam Niemcy wypłacili i organizacjom żydowskim, i Izraelowi około 100 miliardów marek, nie licząc dostaw okrętów podwodnych i tam sprzętu wojskowego. No ale kanclerz powiedział, że to już koniec. Więc strona żydowska stanęła, że tak powiem, na rozdrożu, co w tej sytuacji robić. I zdecydowała się na ścisłe skoordynowanie swojej polityki historycznej z polityką historyczną niemiecką. Niemiecka polityka historyczna zmierza do stopniowego, bo to delikatna operacja, zdejmowania z Niemiec odpowiedzialności
za II wojnę światową. I znakomitym wynalazkiem, który ten proces niezwykle usprawnił, są naziści. Są naziści. Może nie powinienem tutaj tego mówić, ale no trzeba mówić prawdę. Więc takiego majstersztyku, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, ale dokonał jego świątobliwość Benedykt XVI. Przemawiając w Brzezińce, powiedział, że Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów. No, to było rzeczywiście to był majsterszyk, bo Niemcy ze sprawców II wojny jednym susem przeskoczyły do pierwszego szeregu ofiar, no czegoż chcieć więcej. I naziści są dobrzy na wszystko, jak się okazuje. Proszę Państwa, żydowska polityka historyczna, o ile niemiecka polega na tym, to żydowska polityka historyczna ma na celu stworzenie gwarancji, stworzenie możliwości materialnego eksploatowania Holokaustu. Tym bardziej taka potrzeba się pojawiła, że w latach 90., w połowie lat 90., to o tym nas poinformował ówczesny ambasador Izraela w Warszawie, pan dr Szewak Weiss, została wypracowana nowa formuła. Otóż okazało się, znaczy formuła ta była bardzo ciekawa, bo chodziło o to, że no ci, którzy zostali zamordowani w czasie II wojny światowej, no to zostali zamordowani, ale przecież iluż się nie urodziło z tego powodu. To oznaczało, że liczba ofiar Holokaustu z dziesięciolecia na dziesięciolecie może się powiększać w postępie, no może nie geometrycznym, ale prawie. Ale prawie. No i oczywiście, jeżeli tak, to trzeba znaleźć było winowajcę zastępczego. Skoro Niemcy już nie, no to trzeba znaleźć winowajcę zastępczego. I na tego winowajcę zastępczego została wytypowana Polska. Co było jak gdyby oczywistą oczywistością, dlatego że większość tych zbrodni została popełniona na naszym obecnym terytorium państwowym. Więc jak gdyby się to nadawało, Polska się nadawała jak najbardziej, tym bardziej, że świat to sam się nie orientuje w żadnych subtelnościach, tylko rozumuje takim rozumowaniem prostym jak budowa cepa. Gdzie to się wszystko zdarzyło? Ano w Polsce. Aha! No to znaczy, że to polscy naziści i tak dalej, bo to naziści to takie, Państwo wiecie, wymarłe plemię, które nawet posługiwało się specjalnym językiem nazistowskim. Nikt już nim nie mówi, tak jak martwy język, tak jak łacina, prawda? Nikt już nim nie mówi. No i w związku z tym nikt do nazistów pretensji mieć nie może, bo nie wiadomo, gdzie oni są, natomiast Polacy to wiadomo, gdzie w Polsce, prawda? No i rozpoczęła się operacja w ramach koordynacji polityk historycznych żydowskiej z niemiecką, rozpoczęła się akcja upokarzania Polski na arenie międzynarodowej. Pojawił się pan dr Jan Tomasz Gross, który z tej racji został awansowany do rangi historyka światowej sławy. On w ogóle historykiem nie jest, żeby była jasność, on jest socjologiem, ale no jak trzeba, to byłby nawet astrologiem, prawda? To już tutaj możliwości awansu są nieograniczone. No i on opublikował taką książkę Sąsiedzi o Jedwabnem. Ta książka była jak gdyby takim szczeblem eskalacji oskarżeń przeciwko narodowi polskiemu, bo o ile w 90 roku oskarżenie brzmiało tak, że naród polski zachował się biernie w obliczu Holokaustu. No, bierność to jest bierność, no nie przynosi to zaszczytu, ale też nie zachował się aktywnie. To książka Jana Tomasza Grossa i potem całe wszystkie te zawirowania wokół Jedwabnego stanowiły eskalację tego oskarżenia. Naród polski został oskarżony o to, że o współpracę z nazistami w przeprowadzeniu Holokaustu, ale więc o zbrodniczą formę aktywności. Już nie bierny był, tylko aktywny był i to jeszcze w dodatku w taki sposób.
Jan Tomasz Gross, myślę, że pan doktor Jan Tomasz Gross powinien przejść do historii, jeśli nawet nie do jakichś takich annałów naukowych, to do Księgi Guinnessa z całą pewnością, dlatego że on jest wynalazcą takiej nieznanej przedtem metody badawczej w naukach historycznych. Pytano go, skąd on czerpie wiadomości tam, które zapisał w tej książce sąsiedzi, i on szczerze powiedział, że doznał objawienia. Objawienie do tej pory nie było traktowane jako metoda naukowa w naukach historycznych, no ale teraz chyba będzie, bo to jak Jan Tomasz pewnie nawet głosy słyszał i tak dalej. No ale tam to i jak Państwo wiecie, następstwem publikacji książki Jana Tomasza Grossa, który miał prawdziwy festiwal w Polsce też, ale to w Polsce to nic, w porównaniu z tym, jaki miał w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, gdzie po prostu większość tamtejszej publiczności łykała te rewelacje objawione jako prawdy objawione, no bo jak powiadam, nie, tam mało kto się orientuje, zwłaszcza w Ameryce, gdzie Polska leży i w ogóle ta Europa to tam za górą jest i tego, to tak, to w Australii aborygeni, tak niedawno byłem tam, to opowiadał mi taki jeden pan, który był nauczycielem, miał uczniów aborygenów i oni się zorientowali, że on nie jest Australijczykiem po akcencie i zapytali go, skąd on jest. Mówi, z Polski, a wiecie, gdzie Polska? O tak, za tą górą jest. Także tam, to tam w Ameryce niewiele, to podobnie jest. Proszę Państwa, i niestety ta eskalacja, to oskarżenie narodu polskiego o współudział w Holokauście zostało 10 lipca 2001 roku potwierdzone przez najwyższego konstytucyjnego przedstawiciela państwa polskiego, pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Aleksander Kwaśniewski przyjechał do Jedwabnego i tam podczas tej uroczystości, która była z wielkim przytupem zorganizowana, w imieniu narodu polskiego za Jedwabne przeprosił. Francuzi mają takie powiedzenie, kis excuse, a kis. Kto się tłumaczy, ten się oskarża. No to właśnie w ten sposób Aleksander Kwaśniewski potwierdził pośrednio te oskarżenia, sprzeniewierzając się przysiędze prezydenckiej, którą składał dwukrotnie, więc powinien zapamiętać, co przysięgał. Między innymi tam w rocie przysięgi prezydenckiej jest taka wzmianka, że będzie niezłomnie strzegł godności narodu polskiego. No, nie da się pogodzić obietnicy, solennej obietnicy niezłomnego strzeżenia godności narodu polskiego z oskarżaniem tegoż narodu o zbrodnie niepopełnione. Tutaj wyprzedzają trochę chronologię. Przytoczę taką opinię pana profesora Pawła Śpiewaka, który jest dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego. On niedawno powiedział, że już nie może słuchać o tym, jak to Polacy ratowali Żydów. Trochę niedobrze, że nie może o tym słuchać, bo on sam zawdzięcza życie temu, że jakiś Polak jego rodzinę uratował. No ale to tam próżno się spodziewać wdzięczności. Także on nie może słuchać i powiada tak. No, uratowanych zostało kilkanaście tysięcy. Kilkanaście tysięcy, no a reszta nie. I tak z takim wyrzutem to mówi, że to na pewno no, Polacy tutaj dopuścili się karygodnego zaniedbania, bo wszystkich powinni uratować. Tak jakby nie wiedział, jakie warunki panowały w Generalnej Guberni, że za, nie to, że za uratowanie, tylko jakąkolwiek pomoc okazaną Żydowi groziła kara śmierci. Jakąkolwiek, ponad wody, jak mu ktoś tam podał, żeby się napił, to już za to groziła kara śmierci. Mimo to jednak kilkanaście tysięcy. Ale jeszcze jest jedna rzecz, która rzuca pewne światło na tę liczbę. Otóż pani doktor Ewa Kurek napisała książkę Poza granicami Solidarności. I w tej książce podaje informację, jaka była struktura społeczna społeczności żydowskiej w Polsce w okresie międzywojennym.
Otóż powiada, że 85% tej społeczności to byli Żydzi ortodoksyjni, którzy często nie znali języka polskiego, nie mieli żadnych towarzyskich kontaktów z Polakami. Żyli we własnym świecie. Charakterystycznym strojem się tam ubierali. No i charakterystyczny wygląd mieli. W związku z tym ich szanse na ratunek, nawet przy wielkim poświęceniu ze strony polskiej, były zerowe. Były zerowe, no po prostu niepodobna było nikogo takiego przechować, schować, przeprowadzić, uratować. Także ci uratowani, to w zdecydowanej większości, byli Żydzi asymilowani, którzy znali język polski, którzy się ubierali po europejsku, którzy mieli kontakty towarzyskie po stronie aryjskiej, w związku z tym ich było łatwiej po prostu uratować. No i to się stało. I to się stało. Innych możliwości nie było. Pan profesor Paweł Śpiewak, jako dyrektor Instytutu Historycznego, bądź co bądź, nie może takich rzeczy nie wiedzieć. A udaje, że nie wie. Udaje, że nie wie. No bo takie czasy są, że trzeba udawać. Proszę Państwa, więc ta eskalacja w 2001 roku już podniesiona została, to oskarżenie na wyższy poziom współpracy przy Holokauście. No ale na tym nie koniec, bo 10 lat później, w 2011 roku, pan prezydent Bronisław Komorowski, znowu najwyższy konstytucyjny przedstawiciel państwa polskiego, w liście do uczestników uroczystości w Jedwabnej, już znacznie skromniejszej, bo tamta już spełniła swoje zadanie, napisał takie oto zdanie między innymi, że naród polski, znowu naród polski, nie jacyś Polacy czy jakieś środowiska polskie, tylko naród polski musi przyzwyczaić się do myśli, że był również sprawcą. Już nie współsprawcą, tylko sprawcą samodzielnym. Przerzucanie odpowiedzialności na naród polski za zbrodnie II wojny światowej zostało w ten sposób zakończone. No i potwierdzone pośrednio przez najwyższego konstytucyjnego przedstawiciela Polski. No co mają cudzoziemcy myśleć? Skoro wy sami się przyznajecie, no to pewnie tak było, macie rzeczywiście rachunek sumienia do zrobienia. Proszę Państwa, nie możemy zapominać, że te wszystkie propagandowe przygotowania nie wynikały nawet, jak przypuszczam, z jakiejś takiej emocjonalnej wrogości do narodu polskiego, chociaż w jakichś pojedynczych przypadkach można takiej wrogości się dopatrzeć, ale myślę, że generalnie nie. Chodziło tylko o to, że jest interes do zrobienia, ale ten interes ma taką specyfikę, że wymaga przyprawienia narodowi polskiemu, jako narodowi właśnie, tego odrażającego wizerunku narodu mordercy. I te oskarżenia słyszymy, ostatni raz usłyszeliśmy je 14 lutego tego roku, kiedy nasi umiłowani przywódcy skwapliwie zorganizowali konferencję bliskowschodnią. No i tam przywódcy izraelscy, pan premier Benjamin Netanyahu i jego minister spraw zagranicznych Izrael Katz, bluznęli na Polskę. Bluznęli na Polskę. Do tego jeszcze wrócimy, ale chodzi o, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i pojawiła się taka kategoria prawna, o której wcześniej nikt nie słyszał, w postaci mienia bezdziedzicznego. Mienie dziedziczne, no to jest takie normalne, gdzie tam jest spadkobierca, który się ubiega o przejęcie tej własności spadkowej. I tutaj to się dokonuje. Nie trzeba ze strony polskiej żadnego specjalnego ustawodawstwa wprowadzać. I taką ilustracją tego, że nie trzeba, to jest przypadek pana Rona Balamuta, obywatela amerykańskiego, który odzyskał własność domu w Wadowicach, w którym urodził się Karol Wojtyła. Na drodze normalnego postępowania przed sądem w Polsce o stwierdzenie nabycia spadku.
odzyskał własność, potem sprzedał to Ryszardowi Krausemu, ten dom, już nie pamiętam za jaką sumę, Ryszard Krause podarował ten dom archidiecezji krakowskiej, no i tam jest Muzeum Jana Pawła II. Ale to jest ilustracja, że Rombałamut odzyskał własność, no ale on miał tytuł prawny, był spadkobiercą, więc to nie chodzi o takie mienie, tylko o mienie bezdziedziczne, to znaczy takie, gdzie spadkobiercy żadnego nie ma, ani ustawowego, ani testamentowego. I zgodnie z zasadami prawa rzymskiego jeszcze, które zostało recypowane przez systemy prawne wszystkich państw cywilizowanych, przynajmniej w naszym kręgu cywilizacyjnym, mienie bezdziedziczne przypada państwu, którego ten nieboszczyk, spadkodawca był obywatelem. Zatem, ponieważ zdecydowana większość, nie wszyscy ci Żydzi wymordowani w czasie okupacji na terenie Polski byli obywatelami polskimi, w związku z tym na tej zasadzie dziedziczy po nich państwo polskie, a nie Izrael, bo Izraela jeszcze wtedy nie było przecież. Izrael powstał dopiero 14 maja 1948 roku, a więc 3 lata po wojnie. Więc oni nie mogli być obywatelami Izraela, bo tego państwa jeszcze nie było. Nawiasem mówiąc, dokładnie takie same zasady obowiązują w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie takie same. Ale no i co z tego, że takie same? Otóż nasz najważniejszy sojusznik pod koniec 2017 roku rozpoczął pracę nad ustawą, która przybrała numer 447 JUST. Tak, w takim kształcie została uchwalona. Na podstawie tej ustawy, podpisanej przez prezydenta Trumpa, na podstawie tej ustawy, bo taki sens prawny jej jest, rząd Stanów Zjednoczonych przyjął na siebie obowiązek dopilnowania, żeby Polska te roszczenia odnoszące się do mienia bezdziedzicznego wykonała. Reakcja naszych władz była zdumiewająca, bo w styczniu 2018 roku ta Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego wystosowała list do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, w którym dokonała oceny szacunkowej wartości tych roszczeń na 1 bln zł. To jest według aktualnego kursu równowartość ponad 300 miliardów dolarów, a więc równowartość 3 rocznych budżetów państwa polskiego. Mówię to dlatego, żebyście państwo uzmysłowili sobie, że Polska nie jest w stanie, nawet przy dobrej woli z naszej strony, nie jest w stanie wygenerować takiej gotówki nawet w transzach bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej, która by się przełożyła na katastrofę społeczną, polityczną, wszystkie inne możliwe. Zatem, jeżeli te roszczenia mają być realizowane, no to muszą być zrealizowane w naturze, to znaczy w nieruchomościach. No i od razu musimy się zastanowić, czy zasoby Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych i udziały w spółkach Skarbu Państwa wystarczą, czy nie? No nie. No nie. W związku z tym trzeba będzie sięgnąć do innych zasobów. Co to znaczy, że te roszczenia byłyby zrealizowane w ten sposób? To zresztą jeszcze trzeba wrócić do tej ustawy 447, bo tam jest taki artykuł 3, który precyzuje, co właściwie się będzie działo, jak ta ustawa zacznie działać. Otóż ten artykuł 3 dotyczy rozdziału, znaczy przeznaczenia dochodów z mienia bezdziedzicznego. Dochodów z mienia bezdziedzicznego. Te dochody mają być przeznaczone na wsparcie ocalałych z Holokaustu. No to nie wiadomo, co tam ustawodawca amerykański miał na myśli, ale mniejsza z tym.
na finansowanie edukacji o Holokauście i na inne cele. I na inne cele. Taka jest dyspozycja artykułu 3 tej ustawy, ale skoro tak, musimy wyciągnąć wnioski, co to oznacza, jakie konsekwencje to za sobą pociąga. Bo jeżeli mają się pojawić dochody z mienia bezdziedzicznego, no to znaczy, że ta własność bezdziedziczna musi zostać wyodrębniona. Choćby po to, żeby wiedzieć, jakie dochody przynosi, bo inaczej się nigdy tego nie dowiemy. Jeżeli zostanie wyodrębniona, no to musi ktoś nią zarządzać. No i na pewno nie będzie to żaden czynnik polski, tylko myślę, że ktoś tam, jakieś konsorcjum ze strony żydowskiej. No to oznacza, że środowiska żydowskie na terenie Polski, bo nieruchomości się nie da przenieść, na terenie Polski będą wyposażone w majątek takiej wielkości. A więc zyskają dominującą pozycję ekonomiczną, która się natychmiast przełoży na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Będziemy mieli po prostu szlachtę. Będziemy mieli po prostu szlachtę. W rezultacie naród polski zostanie zdegradowany do trzeciej kategorii, bo pierwszą kategorię będą stanowili okupanci, drugą kategorię będą stanowili kolaboranci. O, już tam pismo nosem czują, nie wiem czy Państwo wiecie, ale w Żydowskim Instytucie Historycznym został uruchomiony nowy pion genealogiczny. Jak ktoś tam już nie może wytrzymać, to może tam się zgłosić i oni mu wynajdą żydowskie korzenie. Więc kandydatów na kolaborantów, podobno tam kolejki się ustawiają, tam nie zabraknie z całą pewnością. No a reszta będzie należała do kategorii trzeciej. Dlatego mówię, że to jest największe zagrożenie, jakie zawisło nad narodem polskim od 1939 roku. No i jak się w obliczu tego zagrożenia zachowują nasi umiłowani przywódcy? Otóż umiłowani przywódcy milczą jak zaklęci. Milczą jak zaklęci. Kiedy rozpoczęły się prace nad tą ustawą w Stanach Zjednoczonych, próbę rozpaczliwego lobbingu podjęły niektóre środowiska Polonii Amerykańskiej, nie wszystkie, ale niektóre. Zresztą, nawiasem mówiąc, 30 marca ma się odbyć seria demonstracji w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, w Bostonie, w Los Angeles, w Chicago, przeciwko tej ustawie środowisk polskich, Polonii Amerykańskiej. Więc kiedy Polonia Amerykańska podjęła taką próbę rozpaczliwego lobbingu przeciwko tej ustawie, władze polskie nie tylko Polonii nie wsparły, ale w ogóle nie odezwały się ani słowem, tak jakby ta rzecz nie dotyczyła nas. Co gorsza, przyjechał do Stanów Zjednoczonych w tym czasie wiceminister spraw zagranicznych pan Marek Magierowski i odbył wiele rozmów z takimi wybitnymi działaczami polonijnymi. Nie wiem, co on tam im powiedział. On teraz jest ambasadorem Polski w Izraelu. I po tej, ale po tej rozmowie, bo Polonia Amerykańska zaprojektowała taką, zorganizowała jakiejś konferencji w Waszyngtonie dwudniowej. Pierwszego dnia miało zostać sprecyzowane polskie stanowisko i polskie zastrzeżenia. A drugiego dnia uczestnicy tej konferencji mieli odwiedzić biura wszystkich 450 kongresmenów na Kapitolu, żeby im to stanowisko polskie przedstawić, żeby oni trochę mieli jakąś orientację, nad czym właściwie debatują. Bo znaczna ich część nie miała świadomości, o co tu chodzi. I po rozmowach pana wiceministra Magierowskiego, co najmniej połowa działaczy, którzy wcześniej zgłosili swój akces, swój udział w konferencji w Waszyngtonie, wycofała ten udział. Więc jest podejrzenie, że władze polskie uprzyczyniły się do właściwie zastopowania tego lobbingu, osłabienia tego lobbingu. No i to byłaby już czynność, którą można
zakwalifikować jako rodzaj szabelzgoizmu. Szabelzgoizmu. Proszę Państwa, ustawa, jak powiadam, została podpisana przez prezydenta Trumpa, no i pan prezydent Duda był w Stanach Zjednoczonych, tam się spotkał z Polonią w Chicago, no i został tam zagadnięty o to i powiedział, że on się nigdy nie zgodzi na to. Jak słuchałem tej deklaracji pana prezydenta Dudy, tej buńczucznej deklaracji pana prezydenta Dudy, to mi się przypomniała taka scena z książki Nie trzeba głośno mówić Józefa Mackiewicza. Polak prowadzi rower koło stacji kolejowej w Ponarach pod Wilnem. Na stacji stoi pociąg z Żydami, a tam gestapowcy i szablisi już się szykują, tam piją wódkę, zagryzają kiełbasą, a po peronie, na razie nic się nie dzieje, po peronie spaceruje szablis z karabinem, ale nic nie robi nikomu, tylko sobie spaceruje i w pewnym momencie z okna wychyla się Żydówka i pyta go, jak prędko pojedziemy. A on w ogóle nie zwraca na nią uwagi, tylko do tego Polaka przechodzącego tak rzuca. Ona się pyta, jak prędko pojedzie. Ona za pół godziny już może żyć nie będzie. Otóż pan prezydent Duda deklaruje, że on nigdy, no ale zaraz sprawdzimy, jak on nigdy. Otóż pan prezydent Duda, jak państwo wiecie, był przyjęty w Białym Domu, gdzie odbył 20-minutową rozmowę w cztery oczy z panem prezydentem Trumpem. No i tego samego dnia wieczorem było w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie przyjęcie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. I od uczestnika tego przyjęcia, wiem, jeszcze tego samego dnia się dowiedziałem, to mój honorable korespondent jest. Więc pan prezydent został zapytany, czy podczas tej 20-minutowej rozmowy została poruszona sprawa ustawy 447. Pan prezydent powiedział, że nie. No to został zapytany, dlaczego nie? Bo strona amerykańska tego nie zaproponowała. Taki nieśmiały jest pan prezydent. Jak mu czegoś strona amerykańska nie zaproponuje, to on nawet słówkiem się nie odezwie. Więc takich mamy umiłowanych przywódców. Proszę Państwa, ta ustawa, jak powiadam, weszła w życie przy całkowitej bierności polskich władz. Pan premier Mateusz Morawiecki powiedział tylko, że ta sprawa Polski nie dotyczy, bo w Polsce nie obowiązują amerykańskie ustawy. No to prawda, ale nie cała. Dlatego, że jak mówiłem, sens prawny tej ustawy sprowadza się do tego, że rząd amerykański wziął na siebie zobowiązanie dopilnowania, żeby Polska tę ustawę wykonała. No to jakżeż nas nie dotyczy, kiedy nas dotyczy? A Stany Zjednoczone, co więcej, sekretarz stanu Mike Pompeo musi najpóźniej do jesieni tego roku złożyć kongresowi sprawozdanie z tego, co Polska w tej sprawie zrobiła. No i dlatego, kiedy przyjechał 14 lutego do Warszawy, to co powiedział? Ano powiedział, że by polskie władze przyspieszyły pracę nad kompleksowym ustawodawstwem, które tym bezpodstawnym roszczeniom żydowskim nadałoby pozory legalności. No, pozory legalności, bo tu legalności nadać nie można. Pozory legalności można stworzyć. Więc mamy dwie możliwości, proszę Państwa. Albo pan premier Morawiecki udaje durnia, albo nie udaje. Nie wiem, co jest gorsze. Nie wiem, co jest gorsze. No i ta deklaracja pana Mike'a Pompeo, sekretarza stanu, no, była bardzo poważna. I co się wtedy stało? I wtedy nic z tego nizowego premier Netanyahu i Izrael Katz bluznęli na Polskę takim stekiem ohydnych oszczerstw. Że tam z mlekiem matki i tak dalej.
Dlaczego? Nic tego nie uzasadniało. Żadna Polska przecież podłożyła się Izraelowi, organizując tę konferencję haniebną, powiedzmy sobie szczerze, dlatego że ona przypominała dwie konferencje w samej intencji. Chodziło o to, żeby stworzyć jakieś pozory moralnego uzasadnienia do uderzenia na Iran. Izrael już nie może wytrzymać, także ten. Ale to ta konferencja w założeniach była podobna do dwóch innych konferencji. Do konferencji monachijskiej w 1938 roku, gdzie bez udziału Czechosłowacji przesądzono o jej losie, i do konferencji jałtańskiej 1945 roku, gdzie bez udziału Polski przesądzono o losie Polski. No i teraz ja tak napisałem, bo w polityce zagranicznej to jak się mówi, to tam Otto Bismarck powiedział, że dobrze, że ludzie nie wiedzą, jak się robi politykę i parówki.